Siemano, w nowym odcinku na kanale. W dzisiejszym odcinku jesteśmy na postępowym i w sumie ostatni odcinek był dosyć ciekawy, zebrał dosyć sporą ilość wyświetleń, ale dzisiaj musimy oddać czołg do wojska, także pojedziemy. Najprawdopodobniej na początku na gospodarstwo sobie przyjedziemy, zobaczymy, czy nie ma jeszcze żadnych uszkodzeń z tym czołgiem. Wy napiszcie hashtag oddanie, a wam przypnę serduszko do tego komentarza, bo akurat po nagraniu tego filmu będę miał około 2 godzinek wolnego czasu, to przypnę chyba w 10 filmach ostatnich wam serduszka, bo wczoraj już przypinałem, ale nie zdążyłem wszędzie, także dzisiaj też coś ogarniemy. Wy oczywiście też zostawcie lajka, zostawcie suba, no i co? No i wbijajcie na Instagrama, bo tam są konkursy, jest nowe zdjęcie, w którym można zebrać dosyć ciekawy i dosyć duży kodzik rabatowy, także moim zdaniem fajna sprawa. Chcesz zdać każdy sprawdzian bez męczącej nauki? Zobacz, jak dzięki naszym długopisom ściągniesz wszystko, siedząc obok nauczyciela. Spójrz, ściągę w długopisie widzisz tylko ty. Spisujesz wszystko, a nauczyciel widzi tylko zwykły niebieski długopis. Wejdź teraz w link w opisie i zobacz zakazany długopis. Dobra, zacznijmy sobie odcineczek. Takimi słowami wstępu już to mniej więcej ogarnęliśmy. Mamy Merolka, którego skradliśmy, tak to można nazwać. Mamy RS6, którą też skradliśmy, wzięliśmy sobie, jak zwał, tak zwał. I dzisiaj musimy sobie RS6, ja tego na pewno nie będę korzystał, chociaż nie, wiecie co, RS6 na razie zostawię, Merolka sobie weźmiemy. W tym kolorze tu jest wyposażenie naprawdę dosyć kozackie, bo jest to AMG. AMG, nie wiem jak to się nazywa, edycja oczywiście. Także powiem wam, że bestia jest dosyć porządna. Chcę jakoś stąd wyjechać, ale nie widzę za bardzo co ja robię. O Boże, w tym garażu. Tu jeszcze to jest ustawione, a tragedia, jeszcze raz tragedia, o. No i co widzowie, musimy sobie zdjęcia porobić i wystawić sobie to na jakieś ogłoszenie, jakąś ofertę. Tu cykniemy o tak, o. Ciach. Ciach, tu trochę pod słońce, dobra, ciach. Z każdej strony, żeby to było widoczne. Ciach. Dobra, tutaj GL53, też o ciach, ciach, że ze środka parę zdjęć byśmy porobili widzowie, o tu kierownicy, że jest wszystko zadbane. No. Ja to będę wystawiał na sprzedaż, dlaczego? No bo pieniądze nam się jak najbardziej przydadzą. No a taki Mercedesik, no to raczej nam się nie przyda, tu wolę sobie zdjęcia porobić tego wszystkiego. I nawet za jakąś tam sumę, no nie wiem, napiszcie w komentarzu ile takie GL53 jest warte. Bo też ja sobie przypomniałem jedną rzecz, gdzie zostawiliśmy jeszcze dwa samochody, gdzie gościa zostawił i on nie odjechał. Być może one tam są, być może ich tam nie ma, nie mam pojęcia. Pamiętacie to spotkanie na cmentarzu? Bo ja dokładnie pamiętam i najprawdopodobniej tam są właśnie jeszcze dwa Mercedesy, dlatego jego chcę ogłosić jak najszybciej. Później do domu pójdę, to poogłaszam. Niech sobie stoi, RS6 na razie zostaje u nas na gospodarstwie. Dobra, weźmy sobie Lambo i jedziemy sobie w jedno dosyć ważne miejsce, bo ja tego Brabusa całego będę musiał sobie wziąć jako mój, no nie? Ja teraz powiem wam, chcę jakoś tutaj sobie ogarnąć wyjazd z tego gospodarstwa. O, dobra, już to Lambo zwolniło troszeczkę. Czołg zostawimy u nas na gospodarstwie, tak jak mówiłem, obejrzymy go, czy nie ma żadnych zniszczeń. Później ja sobie pojadę do jednostki i tak naprawdę odstawię to, bo ciężarówka Kamaz po prostu też należy do jednostki, także będziemy musieli im to zwrócić. Podwoziówka też oczywiście należy do jednostki. I dzisiaj jest jeszcze ważny aspekt odcinka, to co wam obiecywaliśmy ostatnio, a mianowicie przeszukanie tej starej łodzi. Ogólnie historie krążą po wsi, nikt się tam, nie wiem, czy ktoś tam próbował coś szukać, czy nie, ale w Łodzi, że to jest skarb piracki, ale czy to prawda, czy to nieprawda, to nie wiem, dlatego dzisiaj sobie to przeszukamy i zobaczymy. Czy to jest po prostu jakaś bajka wymyślona przez kogoś? Czy mimo wszystko to jest historia, która gdzieś tam ma jakieś potwierdzenie w prawdziwym życiu? Bo mnie to na przykład ciekawi, jeżeli byśmy znaleźli jakiś skarb piracki, no, mogłoby być ciekawie. Ale to jest właśnie kwestia tego, czy to jest prawda, czy to jest jakaś bajka tylko wymyślona przez ludzi. I też jest wymyślone, że ten skarb jest zaklęty, jeżeli ktoś go weźmie, no to zaklęcie jest na niego rzucone, czyli jest przeklęty, o, tak wam wytłumaczę. Jeżeli ktoś go weźmie, no to będzie miał masę problemów potem, no, nie wiem, ja tam jeżeli znajdę ten skarb, to ja tam, wiecie, ja tam w duchy nie wierzę. Wy też możecie napisać w komentarzu, czy wierzycie w duchy, czy nie, ale ja sobie stanę tutaj, bo później tak czy jak po ten skarbik mam jechać, o ile on będzie znaleziony. A tu sobie weźmiemy tego Kamaza i pojedziemy sobie do nas na gospodarstwo. Dobrze, on stoi ten czołg? Bo tak powiem wam, że z tej z prawej strony bardziej wystaje troszeczkę, a nawet bardzo bardziej. Że tą gąsienicą tak nie za bardzo on nawet tutaj stoi. Jakoś spróbujemy go jeszcze tutaj przemienić. No. Ojo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 j
No, moim zdaniem jest teraz mniej więcej na równo. Jeszcze podjadę sobie troszeczkę. O, coś takiego spróbujmy zrobić. Z tej strony wystaje jak? Delikatnie, a z tej? Z tej też delikatnie, czyli jest dużo lepiej. Dobra, widzowie, wsiadamy do Kamaza, jedziemy oglądać sprzęcik. Bo i tak to jest wypożyczone cały dzień, czyli do końca dnia możemy teoretycznie się tym bawić, no ale co my czołgiem będziemy robić? Można było pojechać w pole i zrobić jakiś ekstremalny teścik tego czołgu, póki go jeszcze mamy u nas na gospodarstwie. Ale chyba czegoś takiego nie będziemy robić, bo nie wiem, czy też jest sens. No kurde, transporcik, patrzcie, Kamaz wojskowy. Fajna sprawa, jednak Kamaz to jest Kamaz, a nie te nowe tiry, co teraz są. Wiadomo, jeżeli chodzi o komfort, czy tam, nie wiem, w automacie sobie jedziesz komfortowo, wszystko pięknie. Nie, tutaj musisz się bawić tymi biegami, wszystko jest na jeszcze takie przyciski stare, ale na pewno no, efekt taki, wiecie, zabytku to jeszcze robię, ale dużo w sumie wojskowych jest takich właśnie starych, jeżeli chodzi o Polskę, nie wiem jak to wygląda za granicą. Czołg. No nie jest w najnowszym stanie, ale to wiecie, to jest użytkowane cały czas, no to też nie ma co się za bardzo dziwić, także obejrzymy go na gospie i zdecydujemy wspólnie, czy go odwieziemy, to wiecie, gąsienice nawet mogły się w jakichś takich głupich miejscach pouszkadzać. Ze względu na to, że jeździliśmy po tym gruzie, tutaj wszystko gdzieś tam mniej więcej zdemolowaliśmy. Także ten przód też może być co niektórych miejscach leciutko uszkodzony. Dlatego właśnie trzeba to wszystko obejrzeć. Dzisiaj młodego z nami nie ma, ale myślę, że w kolejnym odcinku powinien być. Dobra, o. Nawet jutro powinien być na filmie. Dzisiaj jest z tego co pamiętam czwartek chyba, także tak to wygląda. Dobra, nic nie spadło, na szczęście nic nie spadło, jeszcze siewy będę musiał widzowie pokończyć. Też kopanie tych buraków też czeka, ale jak rzepaki pokończę siać, to już będzie w sumie temat taki już, tu chyba rzepak też będzie siany. Można było tutaj pracownika jakiegoś zatrudnić w tym momencie, albo na dwa pojedziemy. Też sprawdzimy jak to będzie wyglądało, jak się na dwa będzie siało zestawy, no bo to jednak dużo będzie, tu mamy 12 plus tam mamy 8, no to 20 metrów szerokości roboczej siewniki będą miały, jeżeli będziemy jechać jeden za drugim, no to 20 metrów już pola jak zrobisz za jednym przejazdem, 40 jak w to i z powrotem przejedziesz, no to już chyba jest nawet sporo, co nie? Właśnie, powiem wam, że jazda z takimi podwoziówkami tutaj o, czy tam właśnie z jakimiś dużymi elementami, czasami jest ryzykowne, no bo na gospodarstwo wjechać sobie powoli jadę te 15 na godzinę tak optymalnie, z tego co widzę, a nie nawet 10 na godzinę, no sobie jedziemy, możemy tyćkę przyspieszyć, o do tych właśnie czegoś takiego i sobie tutaj skręcimy i sobie tutaj to wszystko obejrzymy. Ogólnie nie wiem dlaczego, ale na gospodarstwie, jak patrzę na gospodarstwo, no tam jest prawie 60, tu na gospodarstwie jest 20 fpsów, tam jest też praktycznie 60, no nie wiem dlaczego na gospodarstwie jest widzowie 20 fpsów, ale najprawdopodobniej chodzi o optymalizację gry, no bo ta gra nigdy nie była dobrze zoptymalizowana i w dalszym ciągu dobrze nie jest zoptymalizowana. Ciekawe kiedy przyjedzie jakiś kupiec po to, bo też jeszcze te inne samochody chciałem zabrać widzowie, też pasowałoby podjechać dzisiaj. No. No też pasowałoby zjechać z tej podwoziówki, póki mamy podwoziówkę to je pozwozić te samochody, ile one jeszcze tam są. Gdzie się pochować w lesie najwyżej. Dobra, tak to wygląda, obejrzmy go. Tutaj widzę, że gąsienice, raczej nic się tutaj nie stało, też są gąsienice nie takie zwykłe, tylko są gąsienice metalowe, czyli te takie już bardziej ekstremalne, że tak powiem. No w czołgach macie też na gąsienicach tych gumowych chyba, co niektóre maszyny ogólnie nawet i budowlane są na gąsienicach takich właśnie tego typu. O. Nawet zaczep ma ten czołg. Nie, no tu ja widzę, że tu nie jest nic zniszczone. Chyba tutaj ciężko zniszczyć jest taki czołg, wiecie? Także nie wiem, czy robić rozładunek, czy co zrobić. Jeszcze zobaczę tutaj o mniej więcej tą lufkę. Tutaj też nic nie jest porobione, ale chyba nie. Chyba widzę, że to jest wszystko zachowane bardzo spoko. No, powiem wam, anteny nawet nie są ruszone, czyli elegancko. Jeszcze wam pokażę przed pojazdem, szukaniem tego skarbu, kartofle mniej więcej jak to wygląda. Jak widzicie, one są, dalej rosną, ale tu jest praktycznie kwestia jeszcze może, nie wiem. Jutro będę wjeżdżał w te kartofle. Jutro chyba wjedziemy, bo tutaj już ta maszyna też stoi. To jest wszystko ciągiem nagrywane, bo cały czas coś się dzieje. No patrzcie, 20 fpsów, 60 fpsów. 20, teraz 30, 40, 30.
Coś tutaj po prostu buguje nam grę, ale co to ja nie jestem w stanie wam powiedzieć, ale w każdym bądź razie ja już biegnę sobie, no teraz już trzeba pójść na piechotę w tamto miejsce, jak zostawiliśmy tam Lamborghini, ale lecimy w tamto miejsce, żeby ogarnąć sobie sprawę ze skarbem. Ja już zasiadam, odpalam Lamborghini i możemy sobie, widzowie, ruszać w tamto miejsce. Nie wiem, jak wygląda sprawa z dojazdem tam do tego statku, bo wtedy to tak na piechotę szliśmy. Statku, bardziej łodzi chyba nawet bym powiedział, bo to nie jest to, nie wiem, jakiś, nie wiadomo, jakiś statek wielki. Ale tu faktycznie kiedyś chyba były wody. Nie wiem, jak to wygląda z łączeniami, ale tutaj jest naprawdę... gdzieś tam są historie z tymi piratami, no nie? Ale to, nie wiem, patrzcie, od 6 do 8 tysięcy obrotów i 51 godzinę jedziesz. Ja nie wiem, jak wygląda sprawa z gazowaniem tego samochodu, ale tu jest naprawdę porażka przy tych małych prędkościach, jeżeli jedziemy ze stałą prędkością, no nie? Wiadomo, jak to leci już ze 100, to chyba już nie ma czegoś takiego. Ale jak leci te 50, czy nawet chyba 70, jakbyśmy jechali, no to cały czas jest coś takiego, no nie? No przy tych 80 to już nawet nie ma aż tak źle przy 70, ale przy 50 to jest po prostu tragedia. Musimy sobie zobaczyć, widzowie, jak wygląda sprawa z dojściem tam, no bo tutaj ja mogę sobie gdzieś Lambo zaparkować, tylko też wiecie, zaparkowanie Lamborghini w takich krzakach, no też żeby tutaj spodem nie zaczepić. Nie zaczepiliśmy, dobra, lecimy, widzowie. Ja ogólnie jak coś to płetwy sobie wziąłem i wszystko, żeby przeszukać dno. Znaczy, no głęboko to pewnie nie wpłynę, no bo ja tam pływać za bardzo nie umiem i nie zanurkuję aż tak daleko. Ale w takich krzakach no wszystko może być. Patrzcie, tutaj, tu jest piaszczysto, oni mogli ten skarb gdzieś tutaj też zachować. Gdzieś może ten lasek najpierw sprawdzimy, tutaj nie ma nigdzie jakiejś ziemi. No wiadomo, że to było ileś tam lat temu, także jak trawa urosła, no to też żadnych map tutaj nie ma tak naprawdę. To jest z tego, co mówią, to jest to przeklęte, także też... Dobra, latarkę sobie zaświećmy, bo tu widzę ciemno w tych drzewach. No z tego co widzę, to ciężko, to też, wiecie, tu jest akurat taki sztucznie wysyp zrobiony i to mnie najbardziej zastanawia, bo tu można było kiedyś coś zakopać te ileś tam lat temu, ze 200 lat temu powiedzmy, mogło tutaj być jak najbardziej coś zakopane, czy piraci te prawdziwi, tacy, którzy teraz są też na tych wodach, oczywiście gdzieś tam nie wiem jakich, ale jeszcze występują, ale to już bardziej są tacy z bronią i w ogóle, a mi chodzi o tych piratów takich bardzo starodawnych, no to ja nie wiem ile oni lat temu funkcjonowali. No to jest piaszczyście, tutaj patrzcie, to jest taka łajba, no nie? Patrzcie, jak to wszystko... Dobrze, że to na brzegu trochę leży, bo jakby to leżało całkowicie na dnie, to pewnie nikt by o tym nawet nie wiedział, bo tu jest nawet w niektórych miejscach głęboko. Ja tak chodzę z tą latarką, ale powiem wam, że ja nie wiem, czy tutaj coś znajdziemy, jakiś skarb, bo skarb to raczej powinien być w jakiejś skrzyni zachowany. A tutaj no to jakieś deski i tyle. Można było zobaczyć jeszcze ten pokład taki, o Boże, wpadłem do wody. Jakiś taki pokładzik tam zajrzeć troszeczkę, chyba tutaj nic nie ma. Po tej łodzi, co niektórzy z tego co słyszałem na wsi, to boją się nawet chodzić, bo to nawet jak na łódź wejdzie, to ktoś tam sobie wymyślał, że może coś cię przekląć, no nie? Jakiś urok coś może rzucić na ciebie, ale to pewnie znając życie to gówno prawda, tak wiecie, także nie ma się tym co przejmować. Z tej strony też to nic nie widać, pod pokładem można było zobaczyć, to równie dobrze mogło gdzieś wylecieć, pasowałoby zanurkować, no bo z tej strony... Raczej ciężko zobaczyć, jeżeli gdzieś by był, no to raczej gdzieś w pobliżu. Nie sądzę, że jakiś skarb mógłby być gdzieś daleko, jakaś skrzynia mogłaby popłynąć, czy jak oni to trzymali. Wkicniemy jeszcze tam na górę, żeby zobaczyć dla pewności, może z góry się rozejrzeć. Tutaj jest, powiem wam, że takie miejsce nawet troszeczkę takie, kurde, tu jest lekko już zatopione. Bo jak ja mam tam wskoczyć, ale tam nic nie ma, to nawet widać stąd, nawet ze skarpy widzę, że tutaj akurat w tamtym miejscu nic kompletnie nie ma. Dobra, ja sobie lecę, widzowie, po sprzęt mniej więcej do nurkowania, czyli płetwy, no bo nic więcej nie mam. No i ten kombinezon się przebiorę, żeby chociaż ubrania sobie zostawić w samochodzie. Nie mam takiej, wiecie, buty do nurkowania, no bo to nikt nie nurkuje tutaj na co dzień, także nie ma czegoś takiego. Ale my sobie weźmiemy, o, czekajcie, bo Lambo tu jest z przodu. Dobra, lecimy. Ubrania ściągnięte, także można sobie pływać. Jaka woda? No, taka zimna trochę. Trochę zimna ta woda, ale akurat będziemy się hartować. No, bo to już jest jednak wrzesień, także już nie jest taka, wiecie, pogoda... masna pogoda już nie jest. Dobra. Właśnie znurkujmy od spodu, zobaczmy, jak to wygląda wszystko. Tu żadnych dziur nie ma. Tu mnie zastanawia ten pokład jeszcze dolny, bo na niego nie ma, że tak powiem, dostępu. Czyli może też tam coś się znajdować. Ale chyba tą dziurą, którą tutaj mieliśmy wcześniej, byśmy mogli coś zauważyć, jeżeli byśmy... No, widzicie. Co to?
Patrzcie, a stąd to by było ciężej widać, to jest takich obrośnięte aż. Że ja się muszę wynurzyć, bo ja tutaj widzowie zaraz oddech stracę. Trzeba się przygotować, bo tą skrzynię nie wiem ile ona może ważyć, ale tak pod wodą może być ciężko ją wyrwać. Nawet nie jest bardzo w mule. Normalnie skrzynia piracka. O kurde, ciężkie, to trzeba wypłynąć znowu, bo tutaj zaraz się utopimy. Dobra widzowie, robimy kolejnego nurka i przywyciągamy to jeszcze bliżej brzegu. Nie wiem, którędy będzie najlepiej, ale... Ale ciężkie to jest. Jest takie ciężkie, że tam pod nie idzie, ale trzeba znowu trochę wyjść powietrza złapać, bo się zaraz udusim. Teraz to ona jest blisko, tylko teraz pamiętajcie, że te klątwy i w ogóle, ja pierdzielę. Żeby tu się zaraz co nie odwaliło. Dobra, wychodzimy. Oj, 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 dobra, 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 prawie już. Dobra. Jeszcze coś zrobimy, no jakby ona w tym miejscu była, to mi się zdaje, ktoś by znalazł i chyba w tych wodach nie nurkował. To jest naprawdę czysta woda tutaj, o, przejrzysta. Tutaj patrzcie, pod wodą jest naprawdę wszystko fajnie przejrzyste. O, o. Mamy to. To jest na klucz jakiś, jakiś przycisk tu jest. No, powiem wam, że taka skrzynia niespodzianka troszeczkę, tylko czym ja to wezmę? Ja muszę tutaj przyjechać, widzowie. Tylko teraz tak, jakby tu ktoś zauważył. Czekajcie, zrobimy to tak. Dobra, będzie, bo to ciężkie, trzeba rzucać co jakiś czas. Wiecie jak to jest, jak się niesie takie ciężkie. Dobra, ja sobie ją schowam tutaj i jadę sobie, widzowie, po... Najlepiej to by było wziąć na przyczepę jakąś, albo wziąć sobie... No fajnie, bo jakąś małą przyczepę wziąć. No na Lamborghini ja tego na pewno nie założę, no bo gdzie ja mam to wsadzić? Gdzie ja mam to wsadzić w Lamborghini? A żeśmy przyjechali takim czymś do bagażnika, do Mercedesów, też raczej się to nie zmieści. Coś mi się tak wydaje, nawet na 100% jestem tego przekonany. Także pasowałoby to wsadzić po prostu na jakąś przyczepę. Co jest? Ale myśl... To no w lewo mi kompletnie nie chciał skręcić, nie chciało mi skręcić tu Lamborghini. Teraz boję się szybciej jechać, jeżeli faktycznie to będzie jakiś pech, tak jak tam ludzie mówili. Jak mnie zacznie coś prześladować, jakiś pech, to ja pierdzielę, trzeba będzie albo jechać do jakiejś wróżki, no... Nie wiem, nie wiem widzowie, na razie nic nie będę mówił, ale nic się nie stało. Nie ma co się przejmować. Jeżeli tam jest złoto, no to po prostu chyba nie będę się bawił w te kłódki i w ogóle tamte stare. Weźmiemy sobie po prostu albo tą kłódkę przed nią, bo to już w wodzie też leżało, także powinno być prosto to obciąć, ileś tam lat. Albo po prostu weźmiemy piłę i przetniemy to na pół. Tylko też ciekawe co jest w środku, żeby tam nic nie zniszczyć. Jeżeli tam jest coś cennego, no tak jakby z jakimś muzeum się dogadać. Albo tylko wiecie, nie wiem czy to mogę nagrywać ten skarb, co tam w ogóle będzie. Bo najlepiej to by było sprzedać chyba na czarnym rynku. Nie nagrywać, że coś tam było, tylko nagrać po prostu, że pusta skrzynia była na filmie. A sprzedać i zarobić nie wiadomo ile pieniędzy, no nie? Dobra, rura tutaj. Ja cię... Co? Ale mnie wywaliło, widzowie. Nie wiem, czy to już ten pech się nie zaczyna. Dobrze, nic się Lamborghini nie stało. No młody to by nie wiem, co by mi zrobił, jakbym mu zniszczył to Lamborghini. Dobra, już zaczynają, widzę się, lagi na gospodarstwie standardowo. W co niektórych miejscach. O, żeby Mercedeska nie przerysować. Dobra, i teraz pasowałoby wziąć nam ogólnie jakiś ciągnik, tylko że te ciągniki wszystkie są tam pochowane, nie wiem czy ja się tutaj wyrobię. Żadnej przyczepy, jeżeli chodzi o małe, nie mam, to też wam mogę już powiedzieć. No zresztą sami widzicie, wszystko jest uporządkowane, ja bym wziął John Deere'a, wiecie? Dawno John Deere'em nigdzie nie jeździliśmy, to możemy sobie go wziąć. Weźmiemy sobie do John Deere'a tą podwoziówkę naszą i podwoziówką sobie po prostu pojedziemy po ten skarb, to chyba będzie najbardziej rozsądna rzecz. To też, że ludzie mogą to widzieć, ale ja takiej skrzyni nie wsadzę na taką przyczepę aż tą wysoką. Także to chyba będzie najlepsza opcja. Ludzie pomyślą, że po baloty jakieś jedziemy po prostu. Można było to w balot, ale skrzynię też można przewozić. Przecież kto nam zabroni skrzynię sobie przewozić, no nie? Także ruszamy, zabieramy na gospodarstwo i zobaczymy co z tego wyniknie. Czy coś po prostu, no nie wiem, zobaczycie pewnie w kolejnych odcinkach, a to dzisiaj może jeszcze na filmie, chociaż widzę, że już prawie 20 minut filmu, to ja nie wiem, czy dzisiaj się uda to roztworzyć jeszcze. Może akurat się uda, a może się nie uda, zobaczymy. W każdym bądź razie ja jestem, powiem wam, że zadowolony z takiego obrotu sprawy, no bo
No nic, tylko się cieszyć, to chyba, że to jest pusta skrzynia, to też jest taka opcja. No, mógł po prostu ktoś dla jajce skrzynię taką wyrzucić i no, opowiadać historii na wsi, a tak naprawdę tam nic nie ma i każdy, nie wiem, kto się tam bał tej skrzyni i w ogóle poszukiwań. To też jest taka opcja, wiecie, tutaj to na wsi to nie ma co wierzyć nikomu, ale my sprawdzimy, no na paliwo nie wyjdzie, no jeżeli, nie wiem, w tej skrzyni nic nie będzie, to tylko koszty ropy, koszty, nie wiem, mokrych ubrań, które i tak ściągnęliśmy w sumie, no i koszty ropy tak naprawdę, no i benzynki do Lamborghini i tyle, a tak to elegancka sprawa. Jakby tam znaleźć jakąś, nie wiem, czapkę nawet piracką, też by było fajnie w sumie. Tylko wiecie, to wszystko to dziurawe jest trochę, to mogło tam podbyć. Mi się zdaje, że tam elementów, no nie wiem, jak jakieś mapy albo coś takiego. Chyba, że jakąś mapę byśmy znaleźli do innego skarbu. Jeszcze. Jeżeli tu jest coś pochowane w okolicach. Też, kurde, powiem wam tak. Zakres możliwości w takiej skrzynce jest spory, ale też może być kompletnie zerowy. Może tam nic nie być przez tyle lat. Jeżeli tam był jakiś papier z jakąś mapą, jeżeli to jest słabo zachowane, no to na pewno to jest rozmoknięte i raczej nic z tego nie przeczytamy ogólnie, jeżeli cokolwiek zostałoby z takiego papieru. Także na tej zasadzie moim zdaniem. Ale jakieś złoto, albo jakieś naszyjniki złote, albo jakieś, nie wiem, pierścienie, albo jakieś, nie wiem, broń, albo coś takiego, też z miłą chęcią bym przygarnął. Dobra widzowie, z tego co widzę, odcinek już trwa praktycznie 21 minut, także dziękuję za uwagę, kto dzisiaj oglądał. W kolejnym odcinku na pewno dowiemy się po prostu, co w tej pirackiej skrzyni było. Zobaczymy, czy faktycznie ona jest przeklęta, zobaczymy, czy ona faktycznie jest prawdziwa. Ja ją wezmę na gospodarstwo i tam po prostu sobie ją otworzymy. A na dzisiaj to było na tyle. Dzięki za uwagę i na razie.